Zapraszam Was dzisiaj na denko kosmetyczne. Tak, na moje wykończone produkty. Jest ich troszkę, więc zobaczymy, czy ten film będzie bardzo długi, czy jednak nie. Nieważne, zaczynamy. Zacznijmy może od profesjonalnego zabiegu. Efekt mikrodermabrazji, drobnozielnisty peeling wygładzający, wygładzająca masteczka Glam, liftingujące serum olejkowe 3D Active Formula. Mamy tu papainę, wulkaniczny piasek, kompleks liftingujący. Powiem Wam, że robiłam tego test na kanale, więc jak jesteście ciekawi moich opinii, to zapraszam na tamten film. A tak serio, w porządku. Po prostu tak, w porządku. Ja nie wiem, gdzie to kupiłam, ale teraz jest to dostępne w Biedronce. Więc dobra, to jest pierwszy wykończony produkt. Drugi wykończony produkt, to jak już wiecie, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, hit. Zdzieja tonik ogórkowy, odświeżanie, nawilżanie, cera tłusta, mieszana, normalna, cudowny, najlepszy tonik, jaki miałam, lepszy niż niejedna woda micelarna. Ja po prostu zmywam twarz żelem, a potem przecieram tym tonikiem. Ja go uwielbiam. Ja uwielbiam go za zapach, ja uwielbiam go za działanie, ja uwielbiam go za to, że ukoi moją skórę i jej nie podrażnia, nie powoduje, nie wiem, wyskakiwania jakichś nieprzyjacieli, nie wysusza jej. Po prostu uwielbiam, uwielbiam. Mój hit i ulubieniec jeszcze za tą cenę, go kocham. Kolejny wykończony przeze mnie produkt jest to Body Dry Shampoo i zapach Coconut and Exotic, czyli mamy tu taki tropikalny zapach. Bardzo mi się zapach podobał, no też z tego względu sięgnęłam właśnie po ten Batiste. Zdecydowanie wrócę, bo jest to najlepszy suchy szampon, jaki miałam. Tyle, nic więcej powiedzieć o nim nie mogę. Każda vlogerka się nim zachwyca, więc coś w tym musi być. Naprawdę jest. Kolejny wykończony przeze mnie produkt, Balea Hair Spray Volumen Effect, powiem Wam, że ja go wykończyłam tylko z jednego powodu, że zabrakło mojego normalnego dużego lakieru, dużego objętościowo lakieru do włosów, bo to był lakier do włosów, który ja wożę ze sobą gdzieś, jak jeżdżę na wakacje, jak jeździmy z mężem w góry, jak w ogóle gdziekolwiek się wybieram, czy do torebki, to jest właśnie taki mały, mam zawsze lakier przy sobie, teraz już nie, dlatego że go zużyłam właśnie normalnie w domu, do pracy, przed wyjściem do pracy skończył mi się mój duży, a że wiedziałam, że mam mały, to nie kupowałam dużego i to taka głupota i wykończyłam go. I na pewno po niego sięgnę, bo ja bardzo lubię, to był o mocy 4. Jeżeli pojadę do DM-u na zakupy, to zdecydowanie sięgnę po Balea. Okej, okay. Kolejny wykończony przeze mnie produkt, cudowny wykończony przeze mnie produkt, Dada, płatki kosmetyczne dla niemowląt, 60 sztuk. Dla niemowląt, nie dla niemowląt, ja przecierałam właśnie swoim tonikiem buzię, właśnie przy użyciu takich dużych płatków kosmetycznych, właśnie z tego względu, że są one takie duże, prostokątne, uwielbiam. Jeżeli będą w Biedronce, na pewno do nich wrócę. Tak samo jak do tych płatków kosmetycznych, ja nie widzę różnicy, obydwa są cudowne i były to płatki kosmetyczne Maxi, nie rozwarstwiają się, nie pozostawiają włókien, dwie różne powierzchnie mają. No były cudowne, właśnie też prostokątne, duże płatki. Ja takie lubię najbardziej. Okej, okay, później mamy maskę. Mamy maskę z Facial Sheet Mask. Mamy tu taką maskę w płachcie z jagodami i jogurtem, z ekstraktem z jagód i z jogurtu. Była to maska, która... Co ona miała tutaj robić? Rewitalizować jakby tą twarz. Szału nie było, zużyłam, ale tak naprawdę w ogóle nie pamiętam, czy ja byłam z niej zadowolona, już zużyłam jakiś czas temu, więc zachwytów nie było, bo gdyby były, to bym to pamiętała, więc po prostu zużyłam tą maseczkę. Kolejna zużyta przeze mnie rzecz i tu już był szał i oczywiście coś, co staje się dla mnie hitem, jest rzeczą cudowną i niezastąpioną, zostaje wycofana i z tego co wiem, żel ten jest wycofany. Jeżeli macie możliwość dowiedzieć się, jeżeli wiecie w ogóle, gdzie jeszcze dostanę ten żel do mycia twarzy, z kolastyny, refresh, krem, żel do mycia twarzy, oczyszcza i chroni, nie wysuszając skóry, bo jest to najlepszy żel do mycia twarzy, jaki w ogóle kiedykolwiek w życiu używałam, więc proszę dajcie mi znać, gdzie go jeszcze dostanę, bo ja go nie mogłam znaleźć nigdzie, nawet bardzo przepraszam, musiałam przerwać nagrywanie, więc jeżeli wiecie, gdzie dostanę ten żel, proszę o informację, będę bardzo wdzięczna. Kolejną wykończoną przez nas rzeczą była nowa formuła z Fa Kids. Wykończył to oczywiście mój synek. Całkiem fajne, bo jest to żel pod prysznic i szampon. Bardzo ładnie pachnie, tak morsko. I czy wrócę? Nie wiem, bo ja dla synka lubię kupować ciągle jakieś nowości. Kolejna wykończona przeze mnie rzecz. Cien, zmywacz do paznokci bez acetonu. Całkiem w porządku, zmywał lakier. Ja mówię tu o stopach, bo jak wiecie, u rąk robię paznokcie, więc... Okej, wrócę do niego. Będę w Lidlu i będę potrzebowała zmywacza do paznokci. Na pewno go zakupię. Kolejna rzecz jest to Marion maseczka i powiem Wam, że nie robiła u mnie szału. Zdecydowanie lepsza jest ta z awokado, tak uważam. A ta maseczka jest wzmacnia naczynia krwionośne, cera naczynkowa, zmęczona. Była w ten dzień zmęczona i no...
nie kupię chyba ponownie. Dwa wykończone przeze mnie hity. Do tego wrócę na 100%. Mam jeszcze dużo innych rzeczy, ale wrócę do tego na 100%. Bourjois Healthy Mix podkład. Akurat tu był kolorek... to był kolorek, nie pamiętam, 52 albo 51, ja teraz nie mogę nigdzie doczytać, N51 i Stay Matte puder z Rimmela, prasowany, na którym nawet nic już nie przeczytacie, tak go wykończyłam na maksa. Dwa hity, dwa cudowne kosmetyki. Śmieszne, ale to jest podkład rozświetlający, puder jest matujący, działał obydwa cudownie na mojej twarzy, spisywały się na maksa i tak na promocji w Rossmanie już ani jednego, ani drugiego nie dostałam, więc używam inne rzeczy, ale do tego na pewno wrócę, jeżeli będą w okazyjnych cenach, bo to są dwa hity. Kolejna wykończona przeze mnie rzecz, kupiona za grosze, tak, bo ja za to dałam, no nie wiem, 6-5 zł. Pamiętacie, kiedyś w Auchan były takie promocje. Eveline Cosmetics Slim Extreme 4D, profesjonalny diamentowy peeling, masaż myjący, antycelulit. Oczywiście celulit mi nie zlikwidował, nie zeszczuplałam po użyciu tego peelingu. Peeling był całkiem przeciętny i powiem Wam, że raczej zużywałam to jako żel do mycia ciała, czyli wyciskałam na gąbkę i tarłam ciało. I więcej było spilingowane przy użyciu tej szorstkiej gąbki niż tak naprawdę sam peeling. Bardzo szybko się rozpuszczał pod palcami, mało peelingował, no na pewno nie zastąpi to peelingu domowego z kawy, więc na pewno nie wrócę, ale zużyłam po prostu. Kolejna wykończona przeze mnie rzecz i znowu Anti-Pickle Patches, cudowne plastry, które niwelują naszych nieprzyjaciół, naklejam na noc, rano ten pryszcz jest zmniejszony po prostu. Niedługo idę na mikrodermabrazję twarzy, więc podejrzewam, tak jak mi to powiedziała kosmetyczka, że po tygodniu od mikrodermabrazji będę miała wysyp wszystkiego, co było na mojej twarzy, więc spodziewajcie się, może moja twarz będzie wyglądała jeszcze gorzej, nie będzie lepiej, tylko będzie jeszcze gorzej. Ale nie o tym, do plastrów na pewno wrócę, bo naprawdę działają, naprawdę działają. Jest to coś fantastycznego, niedrogiego, Isana do dostania, Isana Young do dostania w Rossmanie. Kolejne wykończone przeze mnie rzeczy to maseczki, ja już je wygrzebię, żeby Wam je pokazać i kredka. Kredka jest to konturówka do ust, którą ja bardzo lubię, Ultra Glimmer Stick z Avon, kolor Nude i tam już nie ma kompletnie nic. Bardzo fajna konturówka, na pewno do niej wrócę, na pewno. I mamy wykończone maseczki. Pierwsza jest to od Wicki, bo jeszcze zaklejona. Jest to maseczka z ziai, brązowa glinka. Na pewno wrócę, uwielbiam glinki z ziai. Później AA, kolagen, peeling enzymatyczny, wygładzanie i hydrorównowaga. Bardzo fajny peeling enzymatyczny, działał tak jak peeling enzymatyczny działać powinien. Ale ja nie wrócę z tego względu, że już bardziej inwestuję w peelingi enzymatyczne, te większej pojemności. W tej chwili mam z Planet, Spa z Avonu i z Balea, więc nie wrócę. Maska płatki róży z kwasem hialuronowym, każdy rodzaj skóry z ziai, była cudowna, na pewno do niej wrócę, jeżeli ją znajdę w sklepie ziai, to ją kupię, bo jest bardzo fajna, jest to bardzo fajna maska, tak jakby od razu widzicie efekt zniwelowania zmarszczek. Kolejna rzecz, bardzo lubię i ja nie wiem nawet, czy tak super działa, ale za zapach, za to uczucie, jakie mam na twarzy, kiedy mam tą maskę, kocham ją. Jest to maska z Mariona Ogórek, maseczka do twarzy Cucumber Face Mask, oczyszczanie i nawilżanie, cera tłusta, mieszana z niedoskonałościami. Wrócę na pewno i później mam takie bomby do kąpieli, pastylki musujące do kąpieli, do których zawsze powracamy. Najpierw się kąpię mój synek, ja bardzo często wchodzę do wody po moim synku, tylko sobie dolewam gorącej. Tak, bardzo mało higieniczne, ale jakoś tak robię i uwielbiam po prostu te pastylki musujące. Koniec dzisiejszego denka, skarby moje. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!